Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, a oto i Darkest Dungeon. Też pewnie mało kto z was się tego wszystkiego spodziewał, ale oto jesteśmy ponownie z trochę ulepszonym już drużyną. I od ostatniego spotkania minęło parę tygodni, ale ile konkretnie to niestety wam nie powiem. Swoją drogą, co tu mamy? Okej, nie najlepsze, ale niech będzie. Tak czy jak się tam dajemy, właśnie dzisiejszy cel: zemścić się na Syrenie. Żeby nie było, nie wiem jak to wyjdzie. Ale drużynę mam przygotowaną taką? Powiem szczerze, nie jestem pewien, kogo miałem tam zabrać ze sobą, ponieważ to były osoby z prawie zerowym stresem, ale jakoś tak nie pamiętam już kto. Chyba tak. Dobra, mniejsza z tym. Miejmy nadzieję tylko, że się uda. I tak wiem, że nie jest to może najoptymalniejsze czy coś, ale ja powiem wam szczerze, po prostu mój cel jest prosty: zemścić się, albo raz na zawsze powiedzieć dość, ta gra mnie nie lubi, dziękuję bardzo, to by było na tyle. Tak więc po prostu na obecny moment nie ma co przeciągać. Po prostu układzie. No i jak już też powtarzam, bierzemy co się da i starajmy się zwyciężyć. No, skarby jakieś tam przygotowane. Mam już dobrze. Chciałem sobie błyskotki. Mamy 12 tysięcy, wyruszamy. Taka drużyna. Na żywności nie chcę oszczędzać, więc po prostu weźmiemy dużo. Ze 3 łopaty, 2 sera, 4 bandaże, 3 zioła, 1 klucz na wszelki wypadek, 1 woda. A nie, już jeden mam, to nie trzeba. 4 uspokajacze, może być różnie. I tyle pochodni. Krwi mam wystarczająco, żeby przeżyli wszyscy, więc wyruszamy. I żeby nie było, od razu mówię, ta wyprawa, moja drużyna jest gotowa. Z tego co widzę, to w miarę możliwości jest. No to właśnie wracając, ta wyprawa nie jest po skarby, nie jest po chwały, nie jest po cokolwiek z tych wszystkich. Ona jest po to, żeby po prostu dokonać zemsty i robić dalej postęp. Dobra, to już było. Szybciej gra, wczytuj się. Oczywiście, musi opowiadać po raz kolejny. It was charming then, troublesome later. Dobra, fajnie, ale gro, wczytuj się. I always wondered what became of the unfortunate little waif. Pewnie jest tam. Ale dobra, pójdę naokoło, sprawdzę co, jak, gdzie, kiedy. Żywność nie będzie już problemem, to mogę wam szczerze powiedzieć. No i mam nawet krew. Szkoda, że teraz, a nie w poprzedniej wyprawie, którą rozgrywałem sobie. Tak delikatnie mówiąc i nawiązując do tego, co się działo. Wyobraźcie sobie, jeden z moich bohaterów dotarł do kresu. Dosłownie do kresu klątwy. Po prostu będąc na wyprawie. Mało by brakowało, aby pewnie zmarł. Oczywiście krwi ze sobą nie miałem. Taki pech. Chociaż w sumie nie ma co się dziwić, że krwi nie miałem, skoro bohaterowie weszli do lochu zdrowi. No. Ale jakimś cudem się właśnie udało przeżyć. Oczywiście przez cały loch nie dostałem ani jednej fiolki. Tutaj włażę, 4 zdrowych. Krew już jest na początku. Dobra, teraz dobij. Dziękuję bardzo i ślimak pada. Jest dobrze. Co prawda, no jestem świadom tego, że prawdopodobnie ta wspaniała sytuacja nie potrwa długo. Ale no, trzeba się cieszyć, póki możemy. Fala stresu. Unik? Czy ja właśnie widziałem krzyżowca, który uniknął? Dobra, zobaczymy, jak tutaj mamy przy okazji z atakiem. 6-11. Tutaj nie mogę rzucić, a standardowo. Moja ulubiona akcja ostatnio nią.
rzucanie za trudnymi strzałkami. Nie wiem czemu naprawdę. Kiedyś to... Ta postać dla mnie była symulatorem Minecrafta. A teraz... Teraz po prostu jakoś tak naprawdę uwielbiam nią zatrybować. Nie wiem czy to kwestia tego, że teraz jestem już dużo bardziej dojrzały. Mądrzej podchodzę do rozgrywki, chociaż tak lamię okropnie. I w ogóle czy czego? No tak, kiedyś tylko kill-offem przez twarz, a teraz... No. Jest dużo lepiej. Nie, nie wiem czy jest cokolwiek co mogę wziąć. Dobra, krew zostawię, wezmę herby. Bo akurat pieniędzy trochę zostało, żeby jakieś krótsze wyprawy móc zrobić. Więc teraz muszę zbierać tylko po prostu tego typu elementy. Dziękuję. Nie wiem, nawet się trochę wyprawa zwróciła. W niewielkim stopniu owszem, ale no, ważne, że się jakkolwiek zwróciło. Dobra. Idziemy. Miejmy nadzieję, że zaraz znajdziemy jakieś zwiady, bo jeśli tutaj się okaże, że ona była. Czyli w kurze, akurat właśnie powiem szczerze, nie chcę tam iść, ale jeśli dostanę zwiadu, będę musiał sprawdzić, jak jest. No dobra, powróciłem już. Oczywiście domownicy jak zwykle mieli mi swój wkład na to, żebym musiał robić cięcie. Ale dobra, tak czy jak macie tutaj dziennik. A nie chcę mi się go czytać niestety dzisiaj. Ale no, warto byłoby go wziąć, żeby się już nie pokazywało. Tylko nie mam zamiast czego tylko brać. Trudno. Nie skompletuję tego wszystkiego jeszcze. Ale wcześniej czy później będę musiał, bo jednak znacznie zmniejsza to ilość, jak to się nazywa. No brakuje mi teraz słów, jak na złość. Jakie to ma szansę? 120? A, czyli 70 się uda, dobra. Rzucaj. Przynajmniej jeden z nich. Dobra. Od drugiego ty spróbuj. Oczywiście, że wynik, bo nie może być zbyt dobrze. Co to znowu za jakaś choroba? No super. Super, po prostu idealna choroba na walkę z bossem. Dobra, mniejsza z tym. Trzeba tego gościa się pozbyć, to czym prędzej. Ludzi nam może nie wystarczy, no ale tak czy jak muszę nałożyć, to jest mój główny styl walki. Dobra. Stres i obrażenia. I jak na razie nic wielkiego. Dobra. Granaty zarazy. Dobrze. Następnym rundzie będą martwe. No oczywiście kapłanka musiała zostać ogłuszona, bo jakby inaczej. Jest tak, 3 obrażenia. Czyli jeszcze nie zginiem. Dobra, kill-offem go. Dziękuję bardzo. Chociaż tyle. A ta dwójka jakąś też... Tak, oni są już martwi, więc... Nie ma co się przejmować. Gościu, ale ty wiesz, że no tak jakby oni sami umrą i ja się nie będę przejmował już teraz. Więc trzymaj smaczną truciznę, ciesz się swoim powolnym umieraniem. No. Dziewięć obrażeń od zarazny. Takie rzeczy nie biorą się znikąd. Dobra.
czyli już zwycięstwo. Bez zbędnych problemów. Nieważne jak go pobijemy, czy go pobijemy, czy go nie pobijemy. Po prostu wygrana. Zmiecie. A dokończę, bo to jest strzałkami. No, oczywiście nie dobiłem, ale spokojnie. Czy on naprawdę ma turę przed nim? Teraz jak na złość. Ma ktoś wolne miejsce? Dobra. Jakiego problemu to nie robi? A to co powoduje? Liczyłem na to, że będzie coś więcej. I proszę, mamy zwiad. Oby tutaj nie... Oby tam... Nie było syreny? Dobra. Na szczęście nic się nie stało. I jeszcze zaskoczyłem wrogów. No nieźle. Więc tak. Z tych przeciwników chyba najgroźniejszy jest ślimak. Prawdopodobnie. Ale no. Nie trzeba będzie się nim wielce przejmować, jeśli wyeliminujemy go trucizną. Więc póki co jeszcze zmiękczę trochę pozostałych. Dobra. Od jednego do jednego, trzy strucizny. Dobrze. I idealnie. Robota wykończona, dwójka pada. Inaczej mówiąc, w tej rundzie nie zaatakował nas nikt, a w następnej rundzie może nas zaatakuje jeden. Ale nie ukrywam, nie chciałbym tego. Nie, to jest lepsze, zdecydowanie. Dobra. Zwycięstwo! To w takim razie ty, moja droga kapłanko, rzuć po prostu leczenie. Bo nie ma co po prostu lekceważyć nawet najmniejszych ran. Nie. Dobra. No i niestety. Nadal nie wiem, czy jest tam syrena, czy nie. Chociaż odpowiedź znam osobiście. Po tym, jak już długo grałem w Darkesta, to wiem, że tam jej nie będzie. Ale jak już też powtarzam, teraz jest taki moment, że jest delikatniej, luźniej i w ogóle. Więc po prostu czuję, że ta drużyna pokona syrenę. Więc mogę sobie trochę pozwiedzać. No chyba, że to się stanie. Wtedy nie jest najlepiej. Okej, wiem kogo się pozbyć najpierw. Dobra. I uwaga, uwaga, ogłuszenie czy nie? Dziękuję, przynajmniej tyle dobrego. I oczywiście, że jedyne co mogę zrobić to kill offem w łeb. Więc póki co po prostu bijemy kill offem. Lepsze to niż i tak zmarnowanie dwóch tur innych postaci. No jasne, fala stresu, co jeszcze? Dobra. Tym razem nie ma już coś tak się rozdrabniać. Trąc pod mu bije 6. On ma 7. Dobra, mamy ich martwego. A ta dwójka nie powinna robić jakichś kłopotów. I tak, wiesz, że powinienem zrobić to inaczej, no ale póki mam kill-offa, to nie ma co aż tak panikować. To wcale nie jest aż tak zły, jakbym go prezentował, że go prawie nie usunął. Prawda jest taka, że po prostu jedyne co, te strzałki wydają mi się sensowniejsze przez to, że nakładam tą truciznę. Co? Więc tutaj niewielkie obrażenie to właśnie może zabić wroga jeszcze przed tym, jak on w sumie wykona swój ruch. Chociaż równie dobrze zwykłe obrażenie też by go zabiły. No ale tak, dobra, co ja tutaj gadam i się tłumaczę, po prostu jakoś tak szczególnie polubiłem ostatnio zatruwanie wrogów i inne tego typu akcje. Dobra. I uwaga, uwaga, mamy tutaj skrzynkę skarbów. I pułapkę. Dobrze. Tym razem rozegram to mądrzej. Żeby nie przejmować się już nim, co? No,
zrobione. Ty, moja droga koleżanko, zajmij się stresownikiem. I tak, oczywiście. Kapłanka, niech też jego ogłuszył, bo jest wkurzający. Jest mocny, ale dosłownie, mówię szczerze, wkurzający. Postaciowo fala stresu. A proszę bardzo. Będę, żebym popierał stresowanie moich bohaterów, ale... Jeszcze jest to taki etap, że jestem w stanie zaakceptować. Dobra, ile ma życia? 15. Dzięki temu prawdopodobnie uda się go ubić. Tak, prawdopodobnie tak. Unik. Miałeś tego uniknąć. Okej, zaje w głębi. Trochę zmarnowany w moim odczuciu, ale okej. I to jest tak, 10. Bardzo dobrze. On ma 14 życia, otrzymuje 6 od trucizny. 1, 3, to będzie 9, będę musiał zadać mu... Kill off. No i właśnie, w takich sytuacjach wolę kill offa. Dobra, ten jest martwy, czyli z miecza dziada. Serio, 1 życia. No i nie mogę tak pięknie wykończyć rzutem celnym sztyletem. Ech, muszę strzałkami. No brawo ja, tak czy jak. Drwna wyszła prawie bez szwanku z tego starcia. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Oczywiście, że to pułapka. Ale mogłem trafić na coś lepszego. No i dobrze. Teraz już mam jasno powiedziane, syrena jest na końcu całego tego korytarza. Teraz... Nie, muszę sprawdzić, bo pan to może... Nie wołał żadnego efektu? Myślę, że wydawał, że tutaj dając to dostaje się jakieś bonusy. No trudno, zmarnowałem. Ale przynajmniej wiecie, do obozu będę miał trochę... wsparcia dla mojej postaci. Dobra. Jego trzeba się pozbyć, więc nawet nie ma co oszczędzać. Ze w głębin, bo co innego mogłeś rzucić. Dobra, 9 tylko. Na kogoś, kto ma ponad 50 życia. Dostanie 6. No, tak, już jest bezpieczny. Okej. I jego teraz ogłuszyć. I na koniec... uderzyć. Na następnej rundzie mogę skupić się na spokojnie na tym gościu. On nic nie zrobi. Będzie dobrze. Miał być unik. No nie, jest dobrze z tym stresem. I to jest tak, 5-9? Nie, to jest dużo lepsze. No, właśnie o tym mówiłem. Teraz tak, wszyscy są trochę ranni, więc to... Dobra, on ma 8, 3... O, tak... Nie mam już gwarancji, że zginie. Na koniec krzyżowiec pokazuje swoje jakieś święte pismo. Giną oboje. Dziękuję bardzo. No i teraz najgorsza część. Utrzymać drużynę w jak najlepszym stanie w momencie, w którym idziemy do syreny. Owszem, obóz będę musiał założyć na pewno. I to tuż przed syreną. Lepiej po prostu zobaczyć, jak to działa. Dobra. Obniżenie stresu. Jeden kompan obniży stresu i... Dobra, co? Nie masz wszystkiego takiego szczególnego? Nie, nie. I choroby. Okej, dobra, ty będziesz miała potężne. Tutaj nie, nie. No w sumie nic szczególnego, ale okej. Super. A tu mamy...
Dobra. Obóz nie jest aż tak potrzebny. Ale szczerze mówiąc, tak by zrobił. Jasne. Curious is the trap maker's art. Jasne, musiałeś tak, ta pułapka kiedy już nie mam ziół. No, ale no, przynajmniej mam łopaty. Another mariner, another misfortune. Tego nie ruszam. Koralowy oczywiście też nie mam. Zobaczmy, co się stanie tutaj. Nic szczególnego. To w sumie nawet jest źle, bo tylko stres. Szkoda, że nie ma też sposobu na to, żeby przyspieszyć te wszystkie animacje. Tyle, co już ich widziałem, to po prostu szkoda marnować czas na takie powolne wybieranie i w ogóle. A właśnie, co najciekawsze, to, że nie było, ja już sprawdzałem na internetach, czy nie ma czegoś takiego. I oczywiście nie znalazłem niczego, co by działało na obecny moment. Więc muszę założyć, że jeśli nawet było, to jest już przeszłością. Dobra. Wszyscy ranni, więc jak zwykle leczenie. I znowu 2 do 3, leczę 4. Super funkcja po prostu. Zobaczmy, czy się uda. Pewnie nie. O, nawet się udało. Super. Dobra. No to pozbywam się tego gościa od stresów. Ślimak nie żyje. Jest dobrze. Swoją chyba bym musiał to wymienić na inną zdolność. A potem Kirov? Nie wiem. Także jak pamiętam, że ona ma tę zdolność. No właśnie to. Nawałnica sztyletów, która moim zdaniem jest bardzo dobra, jak chce się dwóch szybko wykończyć, ale. Chyba 4, dostaje 3, ale w tej rundzie już nic nie zrobi, to. Kirov? Dobra. Nie wiem, czemu wydaje mi się, że te animacje przez film jakoś znowu spowolniły dodatkowo. Nie wiem, to może być, wiecie, tylko moje jakieś takie dziwne widzimisię, ale naprawdę jestem skłonny powiedzieć, że jeszcze są wolniejsze niż były wcześniej. Dobra. Oczywiście fala stresu. I nikt nie może jej uniknąć, bo czemu? Dobra, martwy, więc tak. Ten jeszcze nie martwy, ale zaraz będzie martwy. Idealnie na styk. Dziękuję. I dziękuję ponownie. Pewnie znowu będzie pułapka. No nie wiem, po co to otwierałem. Okej, przynajmniej nic nie stało. I dobra, to jest najgorsze. Muszę tutaj zająć się pułapką. No na całe szczęście tym razem wykryłem ją wcześniej, więc problemów wielkich nie było. Herby. Nie. Herby nie są aż tak istotne. Trzy rzadkie, żeby brać je zamiast chociażby jednego portretu. Który, podkreślam, jest potrzebny chociażby do ulepszenia gildii wojowników, czy jakoś tak po prostu tego czegoś, co tam się uczy bohaterów lepszych walk. Tak naprawdę nie chcesz, by ona była w stanie cokolwiek zrobić. Swoją drogą, nie, no, chyba zrezygnuję nawet z obozu przed Syreną. Chyba, że będzie źle. 33% odporności na zabranie na niej. To na osłabienia, nie wiem, jak to do końca będzie działało, wiecie, no, to będzie cenne. I teraz tak, Kirov, do widzenia, biorę to. Jednak dodawanie szybkości, uniki będą prawdopodobnie nieocenionym wsparciem, jeśli chodzi o walkę z Syreną. Ale to 33% odporności na wszystko. Nie, będę tego żałował pewnie, ale idziemy w takim stanie. I żeby nie było. Woda święcona jeszcze bardziej. Woda święcona. The darkness holds much worse than mere trickery and boogeymen.
No i oto jest kreatura, która już kiedyś nas zabiła. Ogłuszenie mam 120, ona ma tyle. Nie, nie. Trzeba ją zarażać czym prędzej, żeby po prostu padła. No i oczywiście. Oczywiście. Ale i tak, dobrze, że kapłanka, a nie kogoś innego, jak na przykład ją. Chociaż ona co? Właśnie ile ma? Na osłabienie odporności? Dobra, halo. Proszanku, ile ty masz na osłabie? 106. Dobra. Bijemy syrenę. Pomścimy leniwca i innych, którzy polegli tutaj w bitwie. Oczywiście. Unik, unik. Proszę cię, unik, albo chociaż nie daj się ogłuszyć. No i to jest pożądane. Rzucaj zatruciami strzałkami, ile wlezie. Bo to jest jedyny sposób, żeby się jej pozbyć na pewno. Brawo. Brawo, drużyna. Zatruwajcie dalej. Nie będą co to robić pewnie. A. Stres. Dobra, ty pokazujesz to. Mhm. Dobra. Szkoda, że tak się stało, ale powiem szczerze, nie zrobiła nic złego ta kapłanka, więc czuję, że mimo wszystko ta drużyna jest dużo lepiej przygotowana niż poprzednio. Na starcie z tą syreną. A jego sobie bijesz. Dużo to i tak nie zmieni. Dobra. To ma obrażenie 75. Dobra. Wrzucamy to. Mówimy dlatego, że to ma większe obrażenia, co? Prawie spowodowało, że syrena padnie. Nie daj się. Dobra robota. Tak, ty już coś na to. Oczywiście. Oczywiście. Jako, że jesteś na pierwszym pozycji, możesz tylko to. Ale i tak, chlej. Chlej swoją tajemną mieszankę. Podniesienie świeczących płynów. I udało się. Jakieś takie rzeczy, no nie wiem, czy to jest potrzebne, czy nie. Ale kontynuujemy przygodę tak czy siak. Głównie po to, żeby zrobić ucztę i zrobić wszystko, by jak najwięcej stracić, no, stresu. Mhm. A więc jeden kompanion. Dobra. Kto ma najgorzej ze stresem? Dobra. Dobrze wyszło. Bardzo nawet dobrze, okej. I w sumie dzięki temu prawda, zapomniałem o usunięciu jego choroby. Ale no, tak czy siak raczej teraz nie będzie wychodził na żadną podróż. A my odnieśliśmy wspaniały sukces. Aha. Dobra. Na całe szczęście jest to bitwa, która nie będzie zbyt trudna. Przynajmniej nie powinna być. Przy czym podkreślam, teraz zależy mi tylko i wyłącznie na stresie. A oni nie są jakimiś ekspertami od stresu, więc no, raczej nie będzie tu wielki problem. Ale już dodatkowa bitwa może oznaczać dodatkowe jakieś skarby, wiecie. Dobra.
No, że 4-7 na odwóch, czy... Tak, to już najlepiej. Dwie szóstki. Brawo. Dobra, teraz pokaż w ten sposób. Wow. Znacznie szybko nam to wyszło. I jeden celny sztylet, czy... Nie, jeden celny sztylet niech będzie. Oczywiście. Dobra. Na szczęście ona się jeszcze uczyła przed tym czymś, więc... Zwycięstwo. As victories mount, so too will resistance. Dobra. Mam przedmiot niezbyt potrzebny. Złota 8000. Nie wiem, czy tyle wydaliśmy, czy wydaliśmy więcej, mniej. Trochę tego i co najważniejsze, dokonaliśmy zemsty. Może być, okej. Dobra. There is a great horror beneath the manor. A crawling chaos that must be destroyed. No więc... Udało się. Nie będę ukrywał, nie wierzyłem w to, że to jest realne, żeby się miało udać, ale naprawdę się udało. Jedyne, co mogę wam teraz powiedzieć, to to, że... W takim wypadku spodziewajcie się, że odcinki z Arkestras na jakiś czas będą wpadać. Może codziennie, może co drugi dzień, może co trzeci, może raz w tygodniu. Ale skoro gra pokazała mi to, że przez kilka tygodni z rzędu sam tam sobie grałem, czyli po prostu kilka podejść, żadnych śmierci jak widać, różne opisy, możecie sobie zatrzymywać jeśli chcecie, jeśli nie to nie, ale właśnie żadnych śmierci, tutaj pokonaliśmy syrenę też bez zbędnych problemów, no to... Myślę, że odzyskałem wiarę w to, że w tę grę mogę wygrać jeszcze. Tak więc, no dobra, już nie będę tutaj więcej peplał. Dziękuję bardzo za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej.